Witam Was bardzo serdecznie, jestem Owasyn, to jest kolejny odcinek z serii Let's Play Minecraft Alpha. Witam Was dzisiaj dość sympatycznym akcentem, jakże wstaje, sorry, cofa się dzień. Wszystko tam rośnie w mojej farmie, którą robiliśmy odcinek temu, więc pierwsze co zróbmy, to sprawdźmy, czy owa farma się sprawuje. Oraz pokażę Wam ten tunel, jak go przerobiłem. Jak widzicie, jest tu podpisane sugar cane i wheat, zboże, inaczej mówiąc, i trzcina cukrowa. I jest wykopany tunel 2 na 3, żebym po prostu miał do tego jakieś sprytne dojście. No i tutaj jest opa drabinka. Teraz już tego się nie da. I można tu po prostu podejść, pozbierać. Tak przy okazji zasiejmy to z powrotem. I można, mówię, tu pozbierać parę rzeczy, na przykład proszę bardzo, trzcina cukrowa, jak to wybornie leci. No, wystarczy tylko po prostu podchodzić i zbierać. Specjalnie zostawiłem pierwszą trzcinę cukrową, która wyrosła, żeby zebrać ją z wami jakoś tak symbolicznie, żebyście byli świadkami mojej ciężkiej pracy nad tą szklarnią, jaką wykonałem. I otrzymujemy 60, 70... 87 sztuk trzciny, co jest, jakby nie patrzeć, w miarę dość dużą liczbą, tak więc sądzę, że odniosłem sukces. Takie mam odczucie. I chyba tyle z moich odczuć. My sobie tą trzcinę odłożymy do tego. Frame mi spadły. Odłożymy sobie ją tutaj i pójdziemy gdzieś. Przy okazji mamy zboże, ze zboża potem wam pokażę, można robić chleb. Ale to w przyszłości. Na razie zostaniemy przy tym, co mamy, czyli przy niczym. I tak, panuje noc na dworze, tak więc wychodzenie średnie wchodzi nam w rachubę. Ale ponieważ zawsze znajduje się jakieś ale, możemy wyjść przez jaskinię i będzie dość bardziej... Inaczej, po prostu będzie bardziej bezpiecznie. Po pierwsze, co musimy zrobić, to... W sumie wiecie co? Udanie się na jaskinię to w sumie nie byłby taki głupi pomysł, bo surowców mi powoli zaczyna brakować, a jakby nie patrzeć... Mógłbym coś z jaskiń wyciągnąć pożytecznego. Czyli wiem, mam pomysł. Pójdźmy sobie zrobić nowy kilof i trochę pochodni. I teraz ruszymy po prostu na podróż do kopalni. Tak, ciekawostką jest, że za każdym razem, gdy rozpoczynam odcinek, nie mam pomysłu, co będziemy robić. Nie mam w ogóle pomysłu, co robimy i tak naprawdę na spontanie, że tak to nazwę, nagrywam z wami odcinki, ale no nic, to chyba nawet jest taką dość pozytywną rzeczą w moich filmach. Tak jest, takie przynajmniej wrażenie odnoszę. Dobrze, 16 tu zostało, 16 tam. Wszystko sobie przeróbmy na deski. Tu przeróbmy na 16 sztuk i proszę bardzo, mamy idealnie stack pochodni, czyli tyle, ile potrzebujemy. Znów zaczyna mnie boleć gardło, więc jest niewesoło, ale to już przemilczę. Jak widzicie, mamy trochę strzał, ponieważ strzały sobie porobiłem. I możemy w sumie rozejrzeć się, czy coś tu mamy. Nas może dość łatwo zaatakować. Owszem, mamy szkielet pod balkonem, creepera i parę innych cudów świata. Także uważam wychodzenie za pomysł dość głupi. Chyba żebyśmy ich tu przeciągnęli, a jakbyśmy ich tu przeciągnęli, to by może stało się tak i tak fajnie by się stało, że daliby mi w jakimś stopniu spo... Wiem.
Chodźmy tędy. Wyjdziemy po prostu moim spawnerem. Tak, wiem, że mógłbym poczekać do rana i zrobić cięcie, ale chciałbym dzisiaj wam jeszcze nagrać odcinek, a jest już niedziela, późny wieczór, więc po nagraniu tego odcinka zrobię sobie malutką przerwę od komputera. Tak więc chciałbym go teraz nagrać, żeby go móc w nocy wyrenderować. Także macie teraz odpowiedź, dlaczego nagrywam to teraz, a nie na przykład za jutro. Au. Już mnie ukąsił Fredota jedna. Nic, chodźmy na górę, ucieknijmy może im trochę. Oj, nie za wesoło. Tu jest też Krypsie, się zbagował. Au, to boli. Czekaj chwilę, zębiaczku. Bo chyba mam na normal, a to jest niesprawiedliwe, bo zawsze gram na easy. O, w sumie może mogliśmy tak dojść, ale już. Never mind. Tu chyba nic nie mamy. A, przepraszam, poziom trudno. Dobra, już niech mi się odrespi do życia. Się chyba na mnie nie obrazicie. Niech zostanie przy poziomie easy. I ta jaskinia, o ile dobrze pamiętacie, skrywa parę fajnych tajemnic. Przede wszystkim z jaskiń obecnie chciałbym wyciągnąć parę rzeczy. Jedną właśnie z tych rzeczy, które chciałbym teraz pozyskać, nie są wbrew pozorom diamenty, a jest to żelazo. Nakopmy sobie w sumie jeszcze trochę kobla, żeby mieć takie jakby prowizoryczne schodki czy coś, nie wiem. Nie wiem, nazywajcie to jak chcecie, mi to tam obojętne, byle byśmy zeszli na dół. Tak więc, cyk, cyk, cyk i cyk. Okej, jesteśmy poziom niżej, jesteśmy w dość bezpiecznym miejscu, wreszcie. Tak, bezpieczne miejsca w Minecraftie nie zdarzają się zbyt często, tak więc enjoy. Cieszcie się tym, co macie. Teraz pytanie ze 100 punktów. Jak ja zejdę tu niżej? W sumie mógłbym zrobić tak. I dalej będę w dupie. Więc zróbmy tak. Schodki są. Jest jak spierdzielać. Ale jest też bardzo dużo rozdroże. Co nie gwarantuje mi bezpieczeństwa. Tak więc to nie jest sukces. To w żadnym wypadku nie możemy uznać jako sukces, ponieważ im większe rozdroże, tym większa szansa, że trafi się creeper. Okej, ale tutaj potwory są na tyle głupie, że będą ślepo za mną podążać i nie będą specjalnie się pchały wiecie gdzie, i zaraz chyba coś zrobię, bo słyszycie... Czy to jest slime? Myślałem, że to był slime, a się zawiodłem. Słyszę gdzieś tu szkielet, więc nie jest za wesoło, ponieważ ci przeciwnicy mogą naprawdę w dość szybki i efektywny sposób powalić gracza na ziemię. No i sprawić, że wszystkie itemy pójdą, papa. Przynajmniej mamy sympatyczną muzyczkę, tak teraz dopiero zauważyłem. Pach, pach, pach. Nie cierpię wchodzić pod górę, to jest coś, czego w Minecrafcie się boję, dosłownie. Że spadnie jakiś tak potwór z góry i wszystko stracę. Nie wiem. Widzę, że tu mamy bardzo bogate złoża. Węgiel też potrzebujemy. Tak, węgiel jest dość przydatną rzeczą. Ale przydałby się nam diament, taka prawda. Prawda jest taka, że przydałby się diament, ale... Może inaczej, diamentem bym nie pogardził, ale przynajmniej cieszę się, że mam te żyły tutaj, których mi najbardziej brakuje. Tak jest. Bo brakuje mi bardzo węgla, ponieważ dużo zużywam na pochodnie. Brakuje mi bardzo żelaza, ponieważ dużo zużywam na narzędzia. I... Tak, i w ogóle tak to jest w Minecrafcie, że pójdzie się do kopalni, załóżmy, nie wiem, jako
Górnik, tak. Nie wiem. Nie, do kopalni idzie się z żelaznym, załóżmy, setem, nawet zbroją. Wraca się i to się tak jakby w kopalni, jeżeli podczas pobytu, to się zwraca. To się zwraca bardzo często z dużą, dużą nadwyżką. Oh shit. Skąd? Skąd? Aha. Gdzie on siedzi? Chodź tu. Na dole? Tak, siedzi na dole. Auć. Sniper duel. Hoho. Nie przejmuję się specjalnie strzału, ponieważ teraz mogę je dość przystępnie robić, bo kurczaków mam bardzo dużo obok mojego domu. Ostatnio się coś mi spawni. Krzemieniu mam pod dostatkiem, no i tak naprawdę wszystko... Myślałem, że coś sykło. I tak naprawdę wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tak więc... Tam jest zombie. Na razie się z nim patyczkować nie będziemy. Przede wszystkim wykorzystajmy drugi kill off do zwrócenia sobie materiałów, które wydaliśmy na pierwszy. Cześć. Cześć. Auć, zapomniałem, że tu potwory mają przesadzony zasięg. I nie biję tylko górną kratką. Tu nic nie widać. Chodźmy na dół. Nie wiem, jakoś tak teraz jest tak troszeczkę bezpieczniej w tych kopalniach ze względu na to, że chyba jest noc. Dla ludzi się głupio pytających, czemu nie idę w stronę lawy. Niespecjalnie czuję potrzebę pchania się w lawę i spłonięcia tam śmiercią naturalną. Okej. Creeper. Przede wszystkim ciebie. Potem owy szkielet wartałoby... Okej. Anihilacja zakończona. Tu chyba jest dość bezpieczniej. Shit, słyszę szkielet. Słyszę szkielet i skąd on idzie, nie wiem. Shit. Aha, to gdzieś tam. Dobra, to nieważne, to mnie nie obchodzi. Skoro tak daleko. Mnie obchodzi tylko to, co jest koło mnie. Dobra, więc... Tutaj chyba... Bez kitu, to jest dziwne. Taki... wyrzeźbiony korytarz jakby. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Takie... coś. Tak, to jest coś. Trochę się, szczerze mówiąc, cykam tutaj wchodzić, ale... Wiem, że skoro ja tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi. Aha, byłem tutaj. Okej, wracamy. Tym bardziej... zmotywowany chęcią... zrobienia czegoś dobrego. Dałem sobie spokój. Tu jest... A, tu jeszcze nie byłem. Tak jest.
To też nie jest takie półkole wręcz. A ściany oczywiście puste, cholera, żadnego surowca. Jak była dobra passa, tak teraz wszystko poszło psu w twarz. Ty, dziadu. Skąd on się tam wziął? Szczerze, jeżeli drugi stąd... Owszem, drugi stąd. Ała. One tym... Cholera trzeci. Kurde, nie mam żarcia. Gieda aż piszczy. Czy one nam kuźwa spawnera nie mają? Nie wiem, czemu oko mi łzawi. Przemilczmy fakt. Nie no, spawnera tutaj nie widzę. A nie byłyby tak nie byłyby tak inteligentne, żeby się przedostawiać taki kawał do mnie. Jeżeli spawner byłby gdzieś dalej. Czyli to po prostu pech. Dlaczego pech? Dlatego, że szkielety nigdy nie były moimi ulubionymi przeciwnikami w tej grze. Zombie są takie najbardziej sympatyczne, bo wiecie. Taki to w ogóle nie myśli. Wejdzie gdzie trzeba. Ogólnie w tym nowym Minecrafcie też została dodana ta cała inteligencja potworów. To jedna rzecz mi troszeczkę się dziwi. Zombie, skoro osoba, która już nie ma mózgu, tak naprawdę, powinien dalej myśleć w ten sam bezmózgi sposób. Tymczasem on tutaj dogania inteligencję jakiegoś kurde Archimedesa albo kogoś innego, no. Ludzie, gry... O, oh, fuck. Hopę, regeneruj się. Ja sobie skoczę tu na dół, bo szkielet to jest zło. Wiem, że powiecie mi, że jestem nowym, ale szczerze mówiąc, dobrze mi z tym. Oh shit. Tu już byłem? Lol. Dobra, chodźmy w górę. Co uważam za najgorszy pomysł ever. Czekajcie, coś sprawdzę. Okej, odcinek już trochę trwa. Wiem, że... pewnie teraz się skrzywiliście, że to jest chyba najkrótszy odcinek w historii. Wybaczcie mi za to, że będę go musiał teraz kończyć, ale obiecałem sobie, że do godzinki, którą określę dla was godziną X, żeby nie było jakim Awo jest nerdem i do której na kompie siedzi, do godziny X będę siedział, a potem idę spać, bo jednak rano trzeba też wstać. Także cóż, chodźmy teraz może sobie wyjdźmy stąd w cholerę. Teraz czy ja pamiętam wyjście? Chyba pamiętam. Chociaż bankowo nie jeden z was się teraz pogubił już troszeczkę. Zombie?
Kurde, no kusi, patrzcie jaki tunel. Wow. Tu jest kobel. Czyli... tu byłem. Czyli jakby coś ze mną szło. Czuję kobel. Kurde, oczy bym zawiął, nie wiem czemu. Łzy mi z oczu lecą, co najmniej jakbym płakał. A ja przecież nie płaczę. Nie wiem. Szczerze mówiąc, chodźmy na dół. Bo chyba już kojarzę, bo tu się robi kółko. A jak tu się pójdzie w lewo... Trzeba tylko uważać na swój tyłek, żeby się nic nie stało. Wpłyńmy sobie w górę. Płyń, płyń, płyń. I tu. I 30% sukcesu za nami, bo... wynalazłem drogę z miejsca, gdzie się średnio orientowałem. Wow. Ej, tu mi się podoba. Patrzcie, taki most. Wow. Przeciwnik. Pierwszy przeciwnik od jakiegoś... pod jakichś 5 minut. Auć. A tu węgiel kopie, szkielecie, daj mi żyć. Dobra. Wow, w ogóle ile węgla? Czy to mi spokojnie do pieca zasili do... I to ile czasu mi to będzie zasilać piec? Dobra, teraz chodźmy normalną już drogą. O ile dobrze pamiętacie, tędy szliśmy. I tu była taka lawa i tu już sobie robiłem schodki na... fok? Na górę. Na górę, żeby po prostu wyjść. I takie moje małe sprostowanie dla was. Dlaczego w niedzielę nie było odcinka, ani w sobotę? Otóż mam straszny zas... Cześć. Okej. Otóż mam straszny... chciałbym przeklnąć, ale nie mogę, tak więc powiem po prostu mam strasznie zasyfiony harmonogram. To sprawia, że nie mam czasu chociażby nawet na to, żeby sobie pograć ze znajomymi w coś. Tak też odcinek nagrywam dość krótki, ale wrzucam go wam, żebyście nie mówili, że nie macie porcji Minecrafta ode mnie jak zwykle zafundowanej. Tak więc jeżeli się wam podobało, wiecie co macie robić. Wiem, że pamiętacie, już tyle razy wam o tym mówiłem, że na bank pamiętacie. Ja puszczam żelazo do przetapiania, 34 żelaza, nie jest tak źle. Prawie 2 staki węgla też jest lepiej niż jak na taki czas bym myślałem. Tak więc cóż, to było na tyle do następnego weekendu. Następny odcinek, jeżeli... O! Wiem. Następny odcinek będzie 45-minutowy plus, jeżeli pod tym filmikiem będzie... Ach, jako że i tak jest mało, 10 łapek w górę. Dokładnie. Jeżeli pod tym filmem będzie 10 łapek w górę, to kolejny odcinek
będzie miał 45 minut. Jeżeli nie, to będzie znacznie krótszy. Tak. Przepraszam Was za takie gadanie na temat łapek, ale chciałbym raz sprawdzić, ile możecie. Dobra, to było na tyle. Ja się z Wami żegnam i pa pa. Pa pa.